Zobaczcie tylko na to. Piękne. Olbrzymie. Mające bardzo wiele zastosowań i dojrzałe do zbioru. Zapraszam na odcinek. Cześć, dzień dobry, bardzo witam Was w kolejnym odcinku. Aż się grzybki ruszają z podniecenia. Moi drodzy, Boczniak. Jegomość, który wjechał do naszej historii niczym kobyłka Piłsudskiego. Dodatkowo z mocą jak niemiecki Blitzkrieg. Ładuj przejść pancernym. Gotowe. A to wszystko za sprawą braku mięsa w Niemczech. I tak oto na scenę naszej historii grzybowej, mikologicznej pojawia się jegomość Boczniak, który jest nieodrębnym towarzyszem osób chorych na cukrzycę, na miażdżycę i jeszcze kilka innych. Oprócz tego, że usuwa on cholesterol, jest bogaty w szereg bardzo potrzebnych nam witamin, mam gromkie zastosowanie w kuchni. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek, a to są efekty naszych zbiorów, a raczej zbiorów, które dopiero będą, po dwutygodniowej, nawet niecałe dwa tygodnie hodowli i tak pięknie się te boczniaki prezentują. Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. A oto nasze owocniki z bliższa. Jak widzicie, ich przerost jest konkretny. Grzyby są rozwinięte. Może troszeczkę je przetrzymałem. Może trzeba by je było szybciej pobierać. No ale mielibyście serce zrywać je, skoro one tak pięknie rosną. Moi drodzy, przypominam też o konkursie. Pod pierwszym filmem z tej serii, który się pojawił, kiedy otrzymywałem te paczki, zapowiedziałem, że jeżeli uzbiera się 50 komentarzy z przepisami, co podkreślam, pod pierwszym filmem i będą to osoby, które subskrybują kanał, etc. i wpiszą tam 50 przepisów na boczniaka, to z miejsca rozlosujemy taką właśnie paczuszkę i wyślemy ją do widza. Tak więc wciąż czekamy. Jest tam bodajże 29 przepisów w tym momencie, albo 29 komentarzy, mniejsza. Ale cóż, czekamy nadal. Więc zapraszam serdecznie, a my przeniesiemy się teraz do kuchni, gdzie będziemy obcinać, ważyć i sprawdzać, ile poszczególne osobniki ważą. No i mały wypadek. Mały wypadek polegający na tym, że na skutek ciężaru i wielkości tych owocników boczniak perłowy postanowił sam oddzielić się od paczki, co za tym idzie. Jak widzicie, no to jest średni. To jest jeden egzemplarz. Wygląda w ten sposób. Oddzielił się bardzo, bardzo czysto, wzdłuż włókien. Więc nawet nie trzeba było paczki czyścić. A to jest drugi. Spójrzcie do głowy. Niesamowicie cieszy. Tym bardziej, że boczniaki, oprócz tego, że bardzo pozytywnie wpływają na obniżenie poziomu cholesterolu w naszym organizmie, mają bardzo wiele witamin, zwłaszcza z grupy B, to, tak jak wspominałem, jego hodowla została zapoczątkowana okolice XIX wieku. Koniec XIX, początek XX wieku, w którym to został naniesiony na balot. Tutaj mała ciekawostka. Poprosiłbym w komentarzu o wpisanie autora i obserwatora jednej z pierwszych takich hodowli. Podpowiem, że był to człowiek naprawdę wytrwały, ponieważ czekał on na pojawienie się pierwszych owocników w stosunku od 5 do 20 lat, obserwując te same drzewa, ten sam drzewostan i tą samą mikoryzę. Trzeba mieć zacięcie. Natomiast, jeszcze jedna ciekawostka, boczniak jest tak dla nas pozytywnym grzybem, że możemy go w pełni jeść i spożywać na surowo, bez jakiejkolwiek obróbki. I nic nam się nie stanie.
Idealny. Prościutko zerwany z balotu. Bogaty w białko. Tak jak mówiłem, Niemcy, chociaż to Niemcy, niewielu ludzi ich lubi, ale cóż, wroga trzeba znać. Wiedzieli, co robią, bo chociażby kotlety z boczniaka w pełni mogą w ilości białka zaspokoić nasze potrzeby organizmu i w pełni mogą zamienić na przykład wieprzowinę. Bierzemy się dalej do roboty. A jeżeli chodzi o ten egzemplarz na górze, to tak doszedłem do wniosku, porównajmy sobie jeden i drugi. Ten oczywiście był na górze, ten na dole, w związku z czym ten egzemplarz przechodzi z powrotem do naszej szafy, do naszego plantatorium, ponieważ jeszcze nie osiągnął swojej maksymalnej mocy. To co ważymy? Ok, mamy wytarowaną wagę. Co prawda nie mam doświadczenia w nagrywaniu vlogów kulinarnych, ale postaram się dla Was zrobić, co będę mógł i jak będę mógł najlepiej. Waga wskazuje 0. Zobaczmy więc pierwsze okazy. Jest to boczniak perłowy. 294. Ok. 416. No dobra, czyli pierwszy, uwielbiam świeże grzyby. Pierwszy pomiar, oczywiście ten mały kawałeczek obetniemy, czyli mamy 877 gramów z dwóch małych balocików. 877 gramów, prawie kilogram, z czego odejmijmy sobie tak do 850 po oczyszczeniu, czyli no nie wiem, nawet za dużo, ale żeby się uspokoić, wyrównajmy tak do 850 gramów boczniaka perłowego jako pierwszy zbiór. Nie sądziłem, że w środku grudnia będę używał mojego nożyka do grzybów. No ale tak w razie W, natomiast ja spróbuję bardzo, bardzo delikatnie i nie ma to nic wspólnego, jeżeli chodzi o wykręcanie, a wycinanie, tylko chodzi mi właśnie o to, aby oddzielić tego grzybka. Ok, proszę uprzejmie. I teraz, moi drodzy, takie jedno maleńkie spostrzeżenie propos grzybni, propos wycinania. Jak widzicie, grzybnia jest tutaj w środku. Więc jeżeli ja na grupach widzę wpisy, że wycinać, bo jak się wyrywa, to się grzyb nie uszkadza. Moi drodzy, jeżeli ja pobieram owocnik stąd, z tego miejsca, to jakim cudem mogę uszkodzić grzybnię, która jest tutaj? Okej, i mamy ostatni. Oczywiście jest to boczniak, przepraszam, ostrygowaty. Bardzo ładnie się rozwinął, naprawdę bardzo ładnie. Aż sobie pozwolę dla Państwa zrobić zdjęcie, ponieważ ten okaz jest bardzo, bardzo pięknie wyrośnięty. Tak więc proszę. No i cóż. Odczepimy go sobie pomalutku. Siedzi. A chciałbym zdjąć tą grzybnię naraz, znaczy te owocniki naraz, żeby udało się. Proszę, czyściutko. Praktycznie nie będzie nic do wcięcia, widzicie? I to, że ja wyrywam, odrywam, nawet tutaj takie mikro zostały. Dobrze. Żadnej grzybni nie uszkadza. Ta grzybnia jest, jak widzicie, tutaj dookoła. Jest w balocie w środku i to, że ja wyrwę owocnik, wcale, ale to wcale go nic nie uszkadza. 493 gramy, oczywiście to też sfotografujemy. Ta-ta-ra-ram.
dodamy to sobie do poprzednich, czyli plusik 493, no to z 10 odejmijmy, chociaż odejmowaliśmy 20 w poprzednim, w tym też, czyli 470 na czysto, 1940 gramów. Czyli możemy powiedzieć, że 2 kilo grzybów, świeżutkich grzybów. Dzisiaj mamy 15 grudzień, idealnie środek miesiąca, bo jest po południu. No to co? Pichcimy coś chyba, nie? Niemalże, kochani, 2 kilo świeżusieńkich grzybów, kiedy w tym momencie za oknem pada śnieżyca. Co możemy z nich zrobić? Oczywiście, że zrobimy bardzo, bardzo rosołowo podobną zupkę boboczniakowo-grzybkową. I każdy z nas w kuchni, a przynajmniej każdy facet w kuchni, ma taki jeden garnusz, taki swój ukochany garnuszek, do którego jak gotuje, to daje niemalże wszystko. To jest taki ni to na rosołek, ni to na bigosik, prawda? Ja Wam pokażę mój. Tak wygląda, moi drodzy, mój garnuszek. W zasadzie nie wiem, ile on ma litrów, chociaż... Tak, ma 8 litrów. 8 litrów bardzo dobrej pojemności. Zazwyczaj jak robię rosół, to ledwo się mieszczę. No to co, bierzemy się za czyszczenie grzybków i będziemy je pomaleńku tutaj wrzucać. Proszę Was bardzo serdecznie, 8 litrów, a tymczasem sam boczniak łyżkowaty i ostrygowaty go wypełniły. Został nam boczniak perłowy, z którego najpewniej zrobimy kotlety. Tak mi w międzyczasie zasugerował Pan Robert z Smaki na Boczniaki, serdecznie pozdrawiamy. Przypominam, że te grzybki możecie dostać albo zamawiając sobie na Smaki na Boczniaki, tutaj to co się Wam wyświetla, albo pisząc komentarz pod pierwszym filmem z tej serii, subskrybując kanał, udostępniając nam ten materiał o konkursie i wpisując przepis na danie z grzybów, mogą być to boczniaki. A ja tymczasem chciałem powiedzieć, że ostatnio potrąciłem, znaczy się otrzymałem bardzo ładną kosteczkę, bo to przecież ja wcale nie mógłbym nic potrącić. Tym bardziej pies na rowerze to raczej rzadkość. Tak czy inaczej umieszczamy mięsko razem z naszymi grzybkami, żeby zupka nabrała troszkę aromatu. Dojdzie tutaj oczywiście jeszcze marchewka i pietruszka. No i zaczynamy gotować. No i jesteśmy. Kto jak doprawia, to już jest jego indywidualne. Natomiast ja tutaj jeszcze dodatkowo posypałem dobrze pieprzu, do tego odpowiedni sosik chili, do tego jeszcze 3 ząbeczki czosnku. Chociaż myślę, że to może być mało, czy nie dorzucić więcej. Oczywiście wszedł tutaj liść laurowy, ale do czego zmierzam? 8 litrów wskazuje mi podziałka dotąd. Jak widzicie, tutaj się pokrywka dociska swoim ciężarem na grzybach, ponieważ gar jest w 100% pełen. Co nam daje boczniak? Masę białka, zbija cholesterol, bardzo wiele witamin z grupy B,
działa na miażdżycę, jest bardzo, bardzo zalecany dla osób z cukrzycą, które mają problem z żywieniem. I tutaj mamy grzybki z czterech balotów, z czterech balocików takich. Wypełniam gar, który ma 8 dotąd 10 litrów. Do tego, bo to nie jest wszystko oczywiście, do tego tatararam jako drugie danie polecam z naszych pięknych, perłowych, bielutkich boczniaków sporządzić nic innego jak tylko kotlety. I takie kotleciki w bardzo cieniutkiej panierce zawierają niską ilość węglowodanów, bardzo dużą ilość naszego pożądanego białka jako budulec organizmu. Dodatkowo bardzo wiele soli mineralnych, bardzo wpływają na komórki nowotworowe. I mamy jeszcze zapas, ponieważ ten balot nie został jeszcze zebrany. I zbierzemy go sobie za parę dni. Tak więc same plusy, dużo zdrowia, dużo jedzonka. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. I oto po przestygnięciu nadchodzi ta ostatnia część, czyli zabielamy ją śmietaną i wbrew pozorom najlepsi szefowie kuchni to mężczyźni i taką gotową zupkę możemy, proszę uprzejmie, jakie tu mamy kawałki grzybów, to jest jeden kawałek, taką właśnie zupkę z boczniaków stosujemy na jeden posiłek. No cóż, tyle na dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. A ja zapraszam do konsumpcji.